czyli Wydział Architektury na Politechnice, od X czasu prowadzi korespondencję z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypominając, że nie istnieje kierunek architektura, tylko istnieje kierunek architektura i urbanistyka. Mimo to ministerstwo z uporem a. przyznaje rację, b. wydaje rozporządzenia dla kierunku architektura, czyli w zasadzie nie wiadomo dla kogo. I żeby było śmieszniej, to w tym samym rozporządzeniu jest dla architektury i weterynarii. Z powodów, których nie rozumiemy, ale tak jest. Drugi przykład. Centrum, Narodowe Centrum Nauki, które przyznaje granty na rozmaite prace badawcze, całkowicie wykreśliło z tych paneli swoich wszystko, co dotyczy miasta i architektury, twierdząc, że nie ma powodu tego wpisywać. Pytamy dlaczego, skoro ministerstwo, które ma nadzorować wspomniane Narodowe Centrum Nauki, ustaliło wśród kierunków badań, wśród tych kierunków naukowych, architekturę i urbanistykę. Czyli z jednej strony mamy coś, co istnieje w rozporządzeniu, ale jak przyszło do dzielenia pieniędzy, to okazało się, że matematycy, którzy przeważają w Narodowym Centrum Nauki i astronomowie i ktoś tam jeszcze, zupełnie spokojnie powykreślał ten ktoś i od samego początku istnienia tego centrum nie możemy się o to doprosić, żeby wpisać z powrotem to, coś powinno się. To oznacza, że bałagan, o którym pani mówi, bo trzeba to nazwać karygodnym bałaganem, istnieje i dopóki nie zastosuje się jakichś, powiedziałbym, ostatecznych mechanizmów polegających na personalnym obrażeniu publicznie kogoś, kto podpisuje takie rozporządzenia, to najprawdopodobniej nic się nam nie uda. Także namawiam do publicznego obrażenia osoby podpisującej. Bardzo proszę, pan Poznański. Szanowni Państwo, i to jest przykład tego, książkowy przykład tego, o czym mówiłem. W chwili obecnej przewodniczącym Komisji Edukacji jest nasz kolega z naszej partii i ja też jestem członkiem Komisji Edukacji i nie ukrywam tego, że większość zmian, które zachodzą, idą od razu ad hoc. Partia rządząca mówi tak, PiS przeciwko. I tak każdy głosuje z automatu i nie wie, nad czym głosuje, niestety. I wtedy tak tworzą się te buble prawne. Ale tak jak mówiłem, dzisiejsze spotkanie to jest ten pierwszy krok. I Państwo wiecie, gdzie są te błędy. Ja się na tym nie znam. Ale przy naszej współpracy można to zmieniać. Tym bardziej, że przewodniczący komisji to jest nasz kolega partyjny. O. I tak to wygląda. Dziękuję. No, bardzo dziękuję. To bardzo ważna deklaracja. Panie pośle, będziemy pamiętali. Pani, a potem... Witam Państwa, nazywam się Klaudia Kalicińska i jestem studentką architektury na Politechnice Wrocławskiej, więc może trochę się wypowiem jakby od strony środowiska, może nie architektów, ale studentów i młodych architektów. Więc ja widzę dwa problemy. Pierwszy z nich, może taki mniej dogłębny, to jest brak współpracy. Każdy trzyma się swojej wiedzy, swoich uprawnień i w tym obszarze chce jak najwięcej zdziałać. To widać już na studiach, kiedy studenci przystępują do konkursów, nie patrzą na to, czy konkurs jest bardziej skierowany do osób z planowania przestrzennego, czy bardziej do architektów. Nieważne, jaka działka, biorą się za to. Dopiero kiedy jestem na pierwszym roku drugiego stopnia studiów, zwrócił się do mnie mój znajomy z planowania przestrzennego z prośbą o to, żebym współpracowała z nim przy temacie konkursowym, ponieważ miał zagospodarować dosyć znaczny obszar, na którym miał się znaleźć pawilon restauracyjny. Ja bym miała się zająć tym pawilonem restauracyjnym. Ja się z tym zgadzam. Także całkowicie rozumiem tutaj Państwa i to, że właśnie
specjaliści z danej dziedziny powinni się zajmować tą dziedziną. Przy czym jest jeden problem, to znaczy ten właściwie drugi problem. I tutaj jest edukacja. Architekt, który projektuje, właściwie dla wszystkich ludzi powinien wiedzieć wszystko, no ale takiej wiedzy nigdy nie będzie mieć. I tutaj musi się posiłkować współpracą. Także nikt nam tego nie mówi, przynajmniej na moim wydziale o tym nie słyszałam, żeby zwracać uwagę na daną dziedzinę i na specjalistów. Mało tego, my przecież powinniśmy mieć przynajmniej względną orientację na temat antropologii, socjologii. Nie ma takiej, nie ma takich przedmiotów, nie ma takiej wiedzy. Już nie mówiąc o innych dziedzinach, które w jakiś sposób też są z nami związane. I do czego tutaj jeszcze chciałam nawiązać? Dosyć zadziwiające jest dla mnie, że na projekty dyplomowe na Wydziale Architektury można robić projekt typowo taki, który mógłby z powodzeniem wykonać architekt krajobrazu. Ja jestem w szoku, ale naprawdę tak jest, przynajmniej na moim wydziale. Możemy projektować stadion, wielki zespół biurowców z kompleksem konferencyjnym, gdy tymczasem osoba z tego samego roku może zrobić dyplom z projektu zagospodarowania jakiejś przestrzeni parkowej. To jest dla mnie całkowite nieporozumienie. Poza tym, jak wygląda takich dwóch architektów, którzy potem szukają pracy? Jeden pokazuje dyplom z takiego zakresu, drugi z takiego. Przy czym większość edukacji poświęca na projektowanie no jednak budynków. To jest dla mnie niezrozumiałe i stąd właśnie mogą się później rodzić te problemy, że architekci roszczą sobie prawo do projektowania zieleni, bo uważają, że znają się na tym. Przy czym wiadomo, zawsze tutaj lepszym w tym przypadku będzie specjalista z konkretnej dziedziny. Dziękuję. No akurat we Wrocławiu mamy na Wydziale Architektury panią Drapelle Hermansdorfer, która jest, wydaje mi się, dosyć znanym specjalistą w dziedzinie, o której tutaj mówimy, chociaż być może nie jest architektem krajobrazu. Chętnie bym z panią o Wydziale Wrocławskim porozmawiał, bo akurat znamy tam praktycznie rzecz biorąc wszystkie osoby prowadzące zajęcia, ale to tak na marginesie. Bardzo proszę. Dziękuję. Beata Gawryszewska, Katedra Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ja bym chciała zwrócić uwagę na podnoszenie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie umiejętności, możliwości i potrzeby istnienia zawodu architekta krajobrazu w Polsce. Tutaj nawiązuję do tego, co w wypowiedzi wstępnej powiedział pan profesor Bem. Ale zanim to zrobię, chciałabym króciutko opowiedzieć państwu o dwóch zdarzeniach, które miały miejsce w moim życiu zawodowym. Pierwsze z nich to wtedy, kiedy projektowałam fragment starego, przeprojektowałam fragment starego osiedla w Warszawie na potrzeby nowo powstałej tam w jednym z budynków wyższej szkoły prywatnej. Pracowałam na budowie i przechodził mieszkaniec na spacer z pieskiem, starszy pan.
patrzy, zatrzymał się, patrzy na to wszystko i mówi do mnie tak, pani tutaj jest szefem? Ja mówię, tak. Pani jest, zdaje się, architektem zieleni. Ja mówię, tak, owszem. Mhm. Wie pani co? Gratuluję pani, bo widać różnicę. Drugie zdarzenie to kiedy projektowaliśmy modernizację Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej i przeprowadzaliśmy w tym celu debatę publiczną. Nieopatrznie, a prowadząc debatę użyłam sformułowania budowa parku. To się mści na mnie do tej pory, bo na drugi dzień się rozdzwoniły telefony z pytaniami, co to też ja chcę w tym parku budować i w jaki sposób ja chcę zabudować tą przestrzeń parku. A teraz powiem tak, bardzo szanuję panowie profesorowie, bardzo cenię wasz dorobek, pana profesora Gzela, pana profesora Bema, pana profesora Chwaliboga, ale jesteście panowie architektami i macie domocentryczny świat, to pogląd. I to było doskonale słychać w waszych wypowiedziach. Jesteście światłymi ludźmi, więc mówiliście, niech architekt krajobrazu ma prawo podpisać się pod projektem otoczenia domu. Tymczasem ja bym sobie życzyła, żeby polskie społeczeństwo rozumiało bardziej, że dom stoi w krajobrazie. Tak jak to bardzo pięknie tutaj nam przypomniał pan prezydent, który jest architektem krajobrazu. Dom stoi w krajobrazie. Mało tego, proszę państwa, park jest w krajobrazie. Ogród jest w krajobrazie. No właśnie. Myślę, że tutaj podpiszę się pod tym, co mówiła Dorota. My nie tak bardzo potrzebujemy zmian w prawie, jak potrzebujemy promocji naszego zawodu. Ciągle i wciąż. Potrzebujemy tego, żeby Polacy wiedzieli, że krajobraz to nie tylko Tatry, że krajobraz to nie tylko tam, gdzie jadą nad morze, że krajobraz to nie tylko jeziora mazurskie, że krajobraz to również wtedy, kiedy ja wychodzę przed swój dom na swoje podwórko w osiedlu mieszkaniowym z lat 60. i widzę, jak pan pijak sika pod murem. To też jest mój krajobraz. I że ja mam w odwodzie specjalistę, tak samo jak mam hydraulika, dentystę, lekarza, mam kogoś, kto umie o ten mój krajobraz zadbać. Dziękuję. Proszę państwa, mamy jeszcze jednego na koniec. Proszę bardzo. Thank you. I just want to support you in your opinion, so that sorry for my really naive, for my really ideological point of view. I'm always thinking from the customer. And when I think from the customer, I say, should I make an architect responsible for my pond? Should I make an architect responsible
for the greening of my kindergarten? You know, there are so many plants that are poisoning. So that's a special topic in Germany that's not allowed for an architect to sign a greening of a kindergarten. It's only allowed to a landscape architect because they should know about all the things that could happen. And if I'm an investor, so I don't want to do, I don't want my greenings be done by an architect. I want to be done by a landscape architect. I want to see that this guy can take the responsibility for his plannings. What if I spent many million euro or dollars in a surrounding and it won't work? So if I build a big lake and after one summer it's empty, can some architect sign this plan, this design? No, never ever. You could never be responsible for these things. And I think, like she said, the people, the society, the customers used to be aware of the meaning of landscape architect. Then everything else is coming from itself. If people are asking for landscape architect, if there is a demand for you, there won't be any question if there is a regulation, if there is a law or something else. You establish yourself. And I think you should be sure of your own future. You should design your own future. You should show that the people need you. That it's not possible that you are just a server of an architect. You should stand on your own. You should show the people they need you. And they should reckon, yes, I need a landscape architect and no one else. So, thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten głos, że tak powiem, łączy się z wieloma tymi, które żeśmy słyszeli. I teraz, proszę Państwa, ponieważ zbliżyła się już, a nawet chyba przekroczyliśmy godzinę 18 i będziemy kończyli nasze spotkanie, mam na koniec dwie sprawy jeszcze do zakomunikowania. Po pierwsze, wydaje mi się, że szefostwo stowarzyszenia oraz niektórzy przynajmniej paneliści zobowiążą się tutaj, a potem podejmą się trudu spisania tych uwag, które można by nazwać wnioskami z naszego spotkania, i rozumiem, że te wnioski będą Państwu czy rozesłane, czy przedstawione, czy na stronie internetowej będzie można je przeczytać i każdy z Państwa, jak rozumiem, będzie mógł zakwestionować i albo dołączyć swoją część do tychże właśnie wniosków. Dobrze by było, żeby stały się one początkiem tej współpracy parlamentarnej, o której tutaj panowie posłowie byli uprzejmi wspomnieć, bo rzeczywiście warto by było z tej deklaracji panów skorzystać. Bardzo za nią dziękujemy i myślę, że naprawdę ta wspólna akcja ma szansę się powieść. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, usłyszeliśmy od pani Beaty kilka ciepłych słów, ale w związku z tym moje serce się poruszyło i muszę się do czegoś przyznać. Sam sobie zaprojektowałem własny ogródek. Dziękuję bardzo, to wszystko. Na tym chciałem skończyć. Dziękuję Państwu za obecność na sali. Dziękuję panelistom za wypowiedzi. Dziękuję gościom, którzy przyjechali do nas z większych lub mniejszych odległości. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę Państwa, Proszę Państwa, ja również przyłączam się do podziękowań pana profesora Gzela. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panelistom i chciałbym oczywiście powiedzieć, że tak jak pan profesor Gzel zaproponował, ta dyskusja, ten panel nie zostanie jakby puszczona w niepamięć. Te wszystkie wypowiedzi są nagrane, można powiedzieć wręcz. Ale są nagrane nie po to, żeby naszych parlamentarzystów złapać za słowo,
tylko są nagrane po to, żebyśmy mogli wypracować właśnie taki dokument, jaki zaproponował profesor i chcielibyśmy, żeby to miało swój bieg i chcielibyśmy, żeby to miało swój ciąg dalszy. Dlatego, proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję panelistom, ale chciałbym jednocześnie zaprosić Państwa już na naszą jesienną konferencję, na której mam nadzieję poinformujemy Państwa o tym, jakie są dalsze działania, jakie są dalsze nasze kroki w tym temacie. Jeszcze raz dziękuję. Państwu również dziękuję za uczestnictwo w konferencji. Chciałeś, Ulu, zabrać głos? Tak. To ja przekażę głos. Szanowni Państwo, przede wszystkim należy też podziękować Wam za udział w tej konferencji, bo w jedności siła architektów krajobrazu jest coraz więcej i to lobby, myślę, że powinno rosnąć w siłę i rosnąć w liczbę też. Chciałam również podziękować naszym tłumaczom, którzy dzisiaj sprostali zadaniu, bardzo dobrze się spisali. I chciałam również podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do organizacji tej konferencji, przede wszystkim dyrektorowi biura, panu Piotrowi i wszystkim obecnym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze taka sprawa techniczna. Proszę nie zapomnieć oddać słuchawki.